Muzyka żydowska była gdzieś daleko, w ogóle temat też żydowski był jakoś daleko. Ja czuję, i gdzieś moja intuicja mówi mi, że przyjdzie taki moment, kiedy tak, kiedy się z tym zmierzę, to do mnie kiedyś przyjdzie, wiesz. Jestem i Polak, i Rosjanin, i Żyd, ale w zależności od sytuacji bardziej we mnie zaczyna grać jedno, drugie albo trzecie. Dobra, spróbujcie. Proszę bardzo. Żeby było, słuchaj, to już bardzo dobrze, ale mi brakuje takiego, wiesz, jeszcze takiego, żeby pierwszy Gospodzie był takim też błaganiem troszkę, dobra? Na, 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 na. Szybko będzie zmiana. Tutaj będzie nie robię, głos ludzki działa niesamowicie, rozumiesz? To znaczy, głos nie tylko fizycznie z głębi ciała, ale też w sensie psychicznego nastawienia. Wyrażenie swojego stanu emocjonalnego, tak? Jako dźwięk. Pieśń hebrajska sprzed 100 lat sąsiaduje z średniowiecznymi śpiewami ormiańskimi, tudzież ze śpiewami ze Świętej Góry Athos, albo może z jakimś współczesnym utworem instrumentalnym zainspirowanym tą całą muzyką. Wbrew pozorom te kilometry i te epoki, one się nie liczą, że to ma wspólne miano. To jest niekończąca się jedna wielka pieśń, pieśń wieczności. Nie wiem, może dlatego, że my jesteśmy ci sami. My, Borys, Kairos, Michał, Tadek. Może dlatego, że to przychodzi przez nas. I teraz wy, ludzie, którzy słuchacie tego, czy dla was to jest prawdziwe? Czy was to dotyka? Czy ta opowieść dla was coś znaczy? Czy ona przyleciała obok was? Zasłuchałam się. To jest prawdziwa pieśń wieczności. Coś, co wraca do jakichś korzeni, odczuwania. I bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj państwo z nami w studiu. Jest z nami Monika Tarajko, wiceprezes Stowarzyszenia Incorpore, Tomasz Piruk, tenor z zespołu Kairos i Artur Sugier, baryton z zespołu Kairos. Jak to jest? Jak to jest, panowie, kiedy śpiewacie? Wtedy tak jakby, przynajmniej dla mnie, obcuję z absolutem. Tak bym to ujął. Głos pozwala mi właśnie sięgnąć czegoś ponadczasowego, gdzieś przejść w takie rejony, gdzie po prostu dobrze się czuję, publiczność z nami się wtedy dobrze czuje, oderwać się jakoś od tej rzeczywistości i wejść właśnie w takie sfery absolutu. Tak bym to ujął. No, mnie się to kojarzy z jakąś taką przestrzenią katedry, kiedy się odwiedza na przykład Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, czy pamiętam w Strasburgu, wielka, piękna katedra. Mnie ta muzyka przywodzi na myśl taki ogrom, wielkie piękno przestrzeni, która jest dla tego absolutu, o którym wspomniał kolega, dla Boga. Zresztą jest to takie przysłowie, że kto śpiewa, ten się dwa razy modli.
I dla mnie to jest po prostu jedna wielka modlitwa. Ja pamiętam kiedyś koncert, bardzo kameralny koncert w kaplicy Świętej Trójcy na zamku w Lublinie. Śpiewaliśmy, to było jedno z naszych pierwszych wykonań Otcze Nasz Kiedrowa. Wśród słuchaczy byli prawosławni i gdy tylko zaczęliśmy śpiewać Otcze Nasz, oni wstali, poruszali ustami, modląc się razem z nami. Ja wtedy miałem niesamowite dreszcze. To było dla mnie tak wielkie przeżycie, że ja potrafię swoim głosem spowodować, że człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, słyszy mnie po raz pierwszy, wstaje i on ma jakieś mistyczne, wielkie duchowe przeżycie. Powiem szczerze, że aż mnie teraz ciarki przechodzą, ma się ochotę modlić, tak. Bo to z jednej strony modlitwa, z drugiej strony powiedziane w cudzysłowie takie czarowanie rzeczywistości. Ja zawsze wychodząc na scenę, nie wiem jak to będzie. Staję przed tymi ludźmi, jest lekka trema, jest takie oczekiwanie, jak to, co ja sam z siebie wydobędę, we współbrzmieniu z głosami kolegów, jak to zostanie odebrane, ale wchodzę tam i chcę, mam takie przeświadczenie, że ta rzeczywistość, którą zaraz stworzę, zmieni tych ludzi, którzy siedzą i oczekują na to, że zdarzy się coś niezwykłego. I mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy wchodzimy na scenę i dajemy z siebie wszystko, że to coś niezwykłego się zdarza. Mnie zawsze fascynuje ten moment, kiedy panowie przez długie minuty trzymacie jeden i ten sam dźwięk. Jak to robicie? No to są już lata pracy, prawda? Może się wydawać, że śpiewanie jest rzeczą prostą. Można przy goleniu zaśpiewać, można gdzieś, prawda, podśpiewywać sobie. No, pracując wkładamy na działce. Tak, trzeba i należy. Natomiast my sporo pracy wkładamy w to. Próba trwa minimum 4 godziny. Może tak jeszcze powiem. Są różne instrumenty, prawda? Jest ich wielorakość na świecie. I który jest najtrudniejszym instrumentem? Ludzki głos. Nieprzewidywalny, przypuszczam. Tak, ludzki głos jest najtrudniejszym instrumentem. A może jak technicznych tajników nie będziemy... Ogromna tajemnica. Nie będziemy zdradzać, bo rzeczywiście o co pani redaktor pytała... Ten jeden równy głos. Jest to rzeczywiście dużo pracy poświęcone temu. Też nasz taki sekret. Nie będziemy go zdradzać, żeby jakby ten czar nie prysł. To właśnie jest jedna z naszych zalet, tak mi się wydaje, że zawsze ludzie, którzy na przykład pierwszy raz nas słuchają, podchodzą i mówią: panowie, ale wy nie oddychacie. No my oddychamy, ale robimy... Ale nie mówmy jak. Tak, nie mówmy sposób. Jak. Specjalny sposób. Mnie też bardzo fascynuje to, że śpiewacie bardzo, bardzo stare pieśni albo pieśni dość współczesne, ale na tych starych się opierające w dobie muzyki elektronicznej. To nie jest anachroniczne dla was? To jak najbardziej jest anachroniczne, ale jest piękne, bo to daje całkiem inne przeżycia. Ja bardzo lubię muzykę współczesną, muzykę elektroniczną. Jest świetna, ale to z drugiej strony te śpiewy, gdzie się ma świadomość śpiewania czegoś, co powstało w IV, V wieku naszej ery. Brakuje mi teraz słowa. No, może koleżanka pomoże. Właśnie dla mnie to zupełnie nie jest anachroniczne. Dla mnie to jest docieranie do sensu, docieranie do takiej płaszczyzny,
gdzie możemy być razem, gdzie możemy być wspólnie. Jakiś uniwersalizm pewnie. Tak, dokładnie, ponieważ teraz jest tak dużo, tak wiele różnorodnych dźwięków, różnorodnego typu muzyki. Ona rzeczywiście jest piękna, jest ciekawa, jest interesująca, natomiast skoncentrowanie się właśnie na głosie, skoncentrowanie się na ludzkim instrumencie i szukanie w kulturach, które też tutaj żyły przecież, też są częścią naszego dziedzictwa. No jest dla mnie na przykład taką formą, nie wiem, docierania do głębi. Do tego korzenia kultury. Do tego korzenia kultury, dokładnie. Zresztą muzyka współczesna, elektroniczna mogłaby dużo zaczerpnąć, albo weźmy taki utwór jak Acht Gomisha, który napisał notabene król Gruzji dawno, dawno temu i brzmi bardzo współcześnie. Zaśpiewać na jakimś festiwalu muzyki współczesnej, myślę, że nikt by nie zauważył, że to jest tak stary utwór. A dla mnie szczególnie fascynujące jest to, że no, polityk, król, pisał, był artystą. Wrażliwy. Wrażliwy, tak. I gdzież oni są teraz, można by powiedzieć. Także to no, tutaj pokazuje ten uniwersalizm muzyki, prawda, że ona jest ponadczasowa, że my właśnie śpiewając te utwory z różnych stron świata, dużo ze wschodu, prawda, otwieramy tutaj tej naszej kulturze i kulturze zachodu tą sferę, tą przestrzeń, prawda, muzyczną, która no, nie jest zbyt szeroko znana. Mnie szczególnie fascynuje muzyka gruzińska, ich śpiewy. Od tego właściwie zacząłem swoje śpiewanie, kiedy pierwszy raz usłyszałem utwór gruziński. Przypomnę taki serial, myślę, że go jeszcze pamiętają ludzie. Cztery pancerni i pies. Naprawdę? Naprawdę. Jest tam taki moment w jednym z odcinków, jest kiedy... Jest bohater, nazywa się Saakaszwili. Saakaszwili, tak jest. I on stara się przez cały utwór zaprezentować pewną pieśń. To jest tak zwana pobudka, tak ją nazywam ten utwór. Gruzinie chwyć za miecz. I moment jest trudny, bo po tym jak załoga została złapana przez Niemców, mają zostać rozstrzelani działami. I tutaj właśnie ten Saakaszwili, ten utwór, którego w całym nie możemy dobrze usłyszeć, bo on jakoś tak nie może tego dobrze zaśpiewać, a w tym momencie on w swoich myślach, kiedy jedzie na śmierć, kiedy trzyma tą szablę w dłoni, słyszy ten utwór w sobie i jest po prostu przepiękny początek. No ja spróbuję, jest to bardzo trudne, ale może mi się uda. Bardzo takie energetyczne. No tak, taki to ma na celu Gruzini, naród wojowników, ale też ta nośność tej muzyki, ta przestrzeń, prawda? No i perfekcja też śpiewania, także do której zresztą dążę. Taki ten śpiew gruziński, energetyczny, zagrzewający do walki, taki bardzo męski, nawet bym powiedział macho, prawda? To ja jednak z drugiej strony, mnie w muzyce Kairosa pociąga jednak ten wymiar taki bardziej delikatny, takie współbrzmienie czterech głosów mistycznej modlitwy. To jest świetnie pokazane właśnie w czterech głosach cerkiewnych. I właśnie wiedząc, że ten zespół śpiewa cerkiewne rzeczy, przystąpiłem do tego zespołu na początku bardzo nieśmiało. Dzięki naszemu dyrygentowi no, zacząłem śpiewać nieźle. Ostatnio już jest naprawdę, naprawdę świetnie. Zrobił ze mnie pierwszego tenora, chociaż byłem drugim. taki cud, tak, taki cud. A co to znaczy Kairos? Kairos, czas, chwila. Czas ten wieczny i czas ten będący obok nas, będący w nas, w którym my jesteśmy dzisiaj, teraz. Tak naprawdę też znaczenie uniwersalne. No i też takie troszkę przewrotne z drugiej strony, ponieważ czas to Kairos, to też taki
schwycenie dobrego momentu. Teatru, tak, schwycenie dobrego momentu, dokładnie. Taki szczęśliwy splot okoliczności. Tak, w Trogirze w Chorwacji w muzeum jest taka płaskorzeźba przedstawiająca Bożka Kairosa. To jest łysy bożek z grzywką, który symbolizuje właśnie wykorzystaną szansę albo i niewykorzystaną, bo legenda głosi o tym, że kto takiego bożka spotka, musi go koniecznie schwytać za grzywkę, chwycić za grzywkę i wtedy, no nie wiem, spełnią się jego marzenia, zrealizuje swoje plany. Jeżeli tego nie zdąży uczynić, no to niestety już jest za późno. Bo Bożek ucieka. I Bożek ucieka. I myślę, że to też może być tak z nami, że trafiliśmy do tego Kairosa i coś mamy, jakąś misję do spełnienia mamy i właśnie tego bożka schwyciliśmy za tę grzywkę. Chcemy coś ludziom dać przez to. No ja rozumiem tą naszą nazwę w ten sposób, tak sobie ją tłumaczę. Miłe jest to dla mnie właśnie tłumaczenie, że kiedy śpiewamy, kiedy nam się udaje dobrze zaśpiewać, zatrzymuje się czas. Wtedy, w tym momencie i dla nas, i dla naszej publiczności od tego świata, prawda, troszeczkę sobie na chwilę uciekamy. No i to jest taka, przynajmniej dla mnie, misja. Ale Kairos, tak jak pani wspomniała, to też plany i wykorzystywanie szans. Oczywiście. Zespół gra, uczestniczy w bardzo wielu wydarzeniach w skali roku. Jeździmy na koncerty. Teraz w planach, najbliższych planach, wydanie płyty dla odmiany z muzyką polską, z współczesną muzyką. Będzie to taki, można powiedzieć, prezent, taka rzecz, którą wykonujemy dla miasta Lublin, w mieście Lublin, bo jesteśmy z miasta Lublin, głównie jesteśmy związani z miastem Lublin. Ważne nazwisko na tej płycie i związane z tą płytą to profesor Nikodemowicz, z którym zespół miał okazję spotkać się w tamtym roku. Znaczy, pracuje tak naprawdę nad tym materiałem już prawie 2 lata. Są to zarówno psalmy Kochanowskiego, jak i też inne utwory, które wcześniej były wykonywane, miały swoją premierę tutaj w Lublinie. Teraz na płycie właśnie znajdą się te psalmy. Będą też utwory organowe, utwory wokalno-organowe. Tutaj we współpracy z też lubelskim twórcą, artystą Robertem Grudniem. I to takie najbliższe plany. A później, kiedy ta płyta? Można liczyć w tygodniach i to w pojedynczych tygodniach. Ale to nie koniec jakby myślenia o płytach, ponieważ właśnie to, jak koledzy wspominali, jest mnóstwo nowych utworów, które podczas koncertów są wykonywane i często spotykamy się z taką prośbą, chęcią jakby przeniesienia kawałka tej muzyki do domu, więc myślimy o tym, aby w następnym roku też wydać płytę taką, jak my ją nazywamy, Kairos, czyli to, co jest takim głównym. Główne przeboje. Repertuarem. Nie powiedziałabym przeboje, bo to nie jest tak. Z tą muzyką można się bardzo zżyć i bardzo zrosnąć. Jakby mi ktoś 3 lata temu powiedział, że będę słuchać muzyki wokalnej, gdzie wyrastałam z kręgu raczej muzyki rockowej, bym się uśmiechnęła i powiedziała, no tak, oczywiście, jasne, na pewno. I tyle. Natomiast teraz jestem prawie na każdym koncercie i jest to dla mnie chwila, nie wiem, takiego wyciszenia, spotkania z harmonią, z pięknem, doświadczenia piękna. Za każdym razem. I tak samo ludzie, którzy, wiemy, czasami spotykam się z takimi opiniami, jeżeli osoby, które mają płytę w domu, też mają to doświadczenie, że one przenoszą, że to dźwięk, który jest na tej płycie, jednak przenosi ich, mimo tego, że nie ma już tej atmosfery koncertu, nie ma tego bezpośredniego spotkania, to jest to brzmienie, które gdzieś tam zostaje w nich i przywołuje ten moment takiego właśnie doświadczenia piękna. Więc to plany, takie najbliższe. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Monika Tarajko, wiceprezes Stowarzyszenia Incorpore. Dziękuję. Tomasz Piruk, tenor z zespołu Kairos. Dziękuję za rozmowę. I Artur Sugier, baryton z zespołu Kairos. Również dziękuję. Co państwo proponują na koniec audycji? Może coś z ormiańskich, może Jerkein? Albo Horhurt Horin. Albo Horhurt. Tak, jest to pieśń, która mieliśmy okazję zaśpiewać w katedrze ormiańskiej we Lwowie, ponieważ jest częścią liturgii. A jak jest niezwykła, właśnie jak pani mówiła o tym jednym tonie, tam się cały czas jest ten utwór zbudowany wokół tej osi, wokół tego jednego tonu. Także myślę, że to by było najlepsze. Byłby to dobry wybór. Na zakończenie, na podsumowanie.
A ja też mówię do usłyszenia. Agnieszka Czyżewska, Żakemy. Reklama.